Witam w kolejnej części kursu Start z Raspberry Pi. W tej części zajmiemy się biblioteką Willing Pi oraz jej narzędziem PGPO. Zanim zaczniemy dalszą część kursu, mała informacja odnośnie modułu Prototypi Plus. W tej wersji modułu producent popełnił drobny błąd w opisie. W związku z tym nieprawidłowe podpisy posiadają wyprowadzenia 22 i 27, które znajdują się w miejscach, jak wskazują strzałki. Po tej informacji zaczynamy trzecią część kursu. Będziemy pracować w terminalu. Najpierw musimy zalogować się do naszego Raspberry Pi, na przykład za pomocą aplikacji PuTTY. Po zalogowaniu się do naszego Raspberry Pi możemy sprawdzić za pomocą polecenia GPIO Read All stan wszystkich pinów. Polecenie to wyświetli nam tabelę z numerami pinów, zarówno domyślnymi, jak i używanymi w Willing Pi. Oprócz tego możemy odczytać stan wszystkich pinów oraz ich funkcje, do których są przypisane. Zaczniemy od ustawiania trybu pinu za pomocą polecenia GPIO-G mode. Nasz pin 17 na wyjście, czyli out. Następnie możemy ustawić pin 17 na stan wysoki za pomocą polecenia GPIO-G write 17.1, gdzie jedynka oznacza stan wysoki. Jak widać, dioda nam się zapaliła. Dioda ta jest podłączona do pinu 17. Aby ją wyłączyć, wydajemy takie same polecenie, tylko na końcu zamiast jedynki dajemy 0, czyli stan niski. Teraz możemy sprawdzić stan pinu 17, czy rzeczywiście jest, jak teraz widzimy, w stanie wysokim. Do tego celu użyjemy polecenia GPIO-G read IP numer portu, czyli na 17. Jak widzimy, polecenie zwróciło nam wartość 1, czyli pin rzeczywiście jest ustawiony na stan wysoki. Teraz spróbujemy posterować sprzętowym PWM-em, który znajduje się na pinie 18. Najpierw musimy ustawić pin 18 w tryb PWM. Możemy to uczynić za pomocą polecenia GPIO-G mode numer pinu, czyli nas 18 PWM. Następnie ustawiamy pin na wartość 512, czyli na połowę, za pomocą polecenia GPIO-G PWM numer portu, czyli nasz 18 i wartość 512. Zakres ten możemy sobie zmieniać w wartości od 0 do 1023. Jak widzimy, po zmianach wartości dioda świeci raz jaśniej, raz ciemniej. Za pomocą PWM-u możemy sterować m.in. obrotami silnika. Teraz zajmiemy się odczytem wartości spinów. Na przykład podłączylibyśmy jakiś układ i chcielibyśmy, aby odczytać z niego wartości, czy jest on załączony lub nie. Albo na przykład mamy podłączony zwykły przycisk i chcemy sprawdzić, czy ten przycisk został naciśnięty. Najpierw pokażę dziwne zachowania, jakie możemy znaleźć przy odczytywaniu wartości spin. W tym celu ustawimy pin 23 jako pin wejściowy za pomocą polecenia GPIO-G mode 23 IN. Do pinu 23 nic nie podłączyliśmy. Zaczniemy odczytywać wartości używając polecenia GPIO-G read 23.
Teoretycznie powinniśmy otrzymywać cały czas wartość 0. Jednak jak widzimy, co jakiś czas widzimy, że wartość odczytywana jest jednak jedynką. Dlaczego się tak dzieje? Ano dlatego, że pin nie jest podciągnięty do żadnego z biegunów, czy plus, czy minus, i przyjmuje stan obojętny, dlatego mamy błędne odczyty. Jak widzimy, odczyty są albo 0, albo 1. Ale jest na to sposób. Wystarczy podpiąć pin do plusa lub minusa poprzez rezystor. Ale my nie musimy to robić, bo dzięki funkcji trybu pull up albo pull down możemy ustawić i podciągnąć dany pin do plusa lub minusa. Ustawimy nasz pin w trybie pull down. Użyjemy do tego polecenia GPO-G MO23 down. I po tym sprawdzimy, czy nasze odczyty będą zawsze wskazywać wartość 0. Jak widzimy, cały czas mamy wartość 0. Teraz możemy ustawić w trybie pull up, aby zobaczyć, czy będziemy mieć zawsze wartość 1. Jak widać, mamy cały czas wartość 1. Przejdziemy teraz do prostego przykładu. Wbudowaliśmy prosty układ, w którym przycisk podłączony jest do zasilania 3,3 V, a następnie od niego idzie do pinu 23. Gdy naciśniemy przycisk, zapali nam się dioda, która jest podłączona do pinu 17. Do tego celu przygotowałem prosty skrypt, przycisk SH, którego zawartość widać na ekranie. Jest to prosty skrypt napisany w Bashu, w którym ustawiamy na samym początku tryby pinów, a następnie w pętli odczytujemy stan pinu 23. Gdy wartość pinu jest odczytywana i jest ją wartość 1, wtedy pin 17 zostaje ustawiony na stan wysoki, dzięki czemu nasza dioda zapali się. W przeciwnym wypadku, gdy wartość pinu jest 0, wtedy pin 17 ustawiany jest na stan 0, czyli wyłącza naszą diodę. Uruchommy teraz nasz skrypt, wpisując /przycisk.sh. Teraz, gdy skrypt już działa, przyciskamy nasz przycisk i obserwujemy, co się dzieje, gdy go puszczamy. Przyciskamy, puszczamy. Jak widzimy, dioda zapala się podczas przyciskania, gdy puścimy przycisk, dioda gaśnie. Jest to prosty skrypt, dzięki któremu odczytujemy stan pinu oraz ustawiamy stan pinów. To bardzo dobry przykład tego, co zaprezentowałem wcześniej. Dziękuję bardzo za oglądnięcie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnej części kursu Start z Raspberry Pi. Przypominam, że wszystkie komponenty, które użyliśmy, znajdują się w zestawie startowym dostępnym na stronie sklepu botland.com.pl.